Dzień dobry dziewczyny, witam się z wami w środę, deszczową środę. Niestety w nocy już zaczęło padać i na dobrą sprawę pada do tej pory. A ja sobie wczoraj auto wysprzątałam, umyłam, no, ale tak to czasami bywa. Ja tu już mam poranną kawkę, Antosia też już wstała, siedzimy w domku. I witam się z wami i zapraszam na nowego vloga. Dobra, jestem w szkole, a w zasadzie podrzuciłam lękę tylko, bo pada cały czas, ale dodałam sobie światełka i koloru moją kurtką z Sinsay z ubiegłego sezonu. I jadę odebrać paczki do paczkomatu, bo później już nie będę miała jak. No i tak. Muszę wam powiedzieć, że jest strasznie szaro, naprawdę tak nieprzyjemnie, ale plus jest taki, że jest ciepło, także ja sobie, słuchajcie, wczoraj auto wysprzątałam, wypucowałam, jeszcze tylko ten kocyk muszę złożyć na siedzenie, a nie tak, że mi będzie zasłaniał tu poniekąd, chociaż w tej tylniej szybie i tak za dużo tutaj nie widać przez lusterko. Mamy jesień, no czego można się było spodziewać, tylko czemu te dzieci nie mają parasolek w ogóle? Chodzą takie jak zmokłe kury. No dobrze, to ja jadę, odezwę się później do was. Słuchajcie, ogarnęłam się tak tylko troszeczkę, nawet oczu nie malowałam, bo chciałabym nagrać wam filmik, jak robię tą taką roztartą kreskę i jak maluję sobie właśnie oko na opadającej powiece. No. Także działam intensywnie, trochę trzeba coś pokombinować, żeby coś ponagrywać na tego YouTube'a. Wczoraj wrzuciłam wam filmik, tak później, przy współpracy oczywiście z Enzym. Słuchajcie, ja jak robię jakiekolwiek współpracy, jak mam takie filmy dedykowane, to ja zawsze na samym dole w opisie zaznaczam wam, że jest to filmik, który powstał przy współpracy takiej i takiej. Z taką i taką marką, dlatego no, nie zawsze są to płatne działania, dziewczyny, umówmy się. Ja powiem wam szczerze, że dużo teraz oglądam jakichś takich kursów, webinarów też darmowych, na przykład teraz akurat jestem na darmowym kursie Dominiki Żak, to jest dziewczyna, którą w sumie też mi poleciła właścicielka Stili. Właścicielka Stili, tak. Jejku, jak on jedzie, no przecież zwłaszcza w taką pogodę, jak jest ślisko, jak on tak jedzie jak pipa, to jest gorsze niż jakby jechał taką normalną prędkością, a jedzie raz 20, raz 30, raz 20, raz 30, takie wiecie, nie wiem, ktoś się chyba boi jeździć. No, w każdym razie wracając do tych kursów, teraz ogólnie wszyscy trenerzy instagramowi i tak dalej, wiecie, tacy specjaliści od social mediów i tak dalej, mówią, żeby nie robić za barter, nie robić za barter, żeby się cenić. Dobra, okej, ja jestem jednak, słuchajcie, ale mam kontakt z wieloma dziewczynami, które prowadzą różne profile na Instagramie czy też na YouTubie, które tylko i wyłącznie płatne współprace robią i nie biorą nic za barter. Od razu z grubej rury na przykład piszą do firm, że nie pracują za barter i tak dalej. Słuchajcie, ja jestem może jeszcze takiej starej daty YouTube'a, że dla mnie barter to jest nic złego. Tak jak swego czasu oglądałam na Instagramie jeszcze Kingę, właśnie już byłą właścicielkę e-kobiecej, która właśnie mówiła na swoim Instagramie na live'ie wtedy z Magdą, że barter to jest nic złego, że firmy w dalszym ciągu chcą pracować za barter. A Dominika na przykład mówiła, że jeżeli się robi za barter, to się nie stara. To nie jest. To jest takie moim zdaniem, słuchajcie, szufladkowanie ogólnie twórców, bo ja też mam sporo współprac barterowych i ja zawsze się do tych współprac przykładam, bo uważam, że takimi małymi kroczkami właśnie za barter, słuchajcie, nie, po prostu masakra.
takimi małymi kruczkami za barter można sobie naprawdę uzbierać sporą ilość obserwujących, sporą ilość osób, których zdobędziecie zaufanie, więc jeżeli zaczynacie coś działać w internecie, czy tam nawet na tym profilu na Instagramie z posty typowo recenzyjne, wiecie, że testujecie jakieś produkty i dodajecie opinie, nic nie musicie swojej twarzy pokazywać, to ja uważam, że barter nie jest niczym złym. No, także tak, taka mnie naszła po prostu rozkmina. Ja właśnie wracając jeszcze do tego filmu z Enzim, jeżeli są współprace, filmy dedykowane danej marce, danemu produktowi, to ja zawsze zaznaczam, że na samym dole w opisie, że filmik powstał przy współpracy z tą czy tą firmą i tak dalej. No. A czasami, zresztą widzicie, jak oglądacie mnie systematycznie, to wiecie, że czasami pojawiają się filmy, które co? Masakra, go nie wiem. Czasami pojawiają się filmy, gdzie Wam daję na samym początku informację, że filmik zawiera płatną promocję. Najnormalniej w świecie. I nie ma tutaj nic wstydliwego i to jest żadna, słuchajcie, tajemnica, że dzisiaj na YouTubie naprawdę można dobre pieniądze zarobić. No, także chciałam się tym podzielić, swoimi takimi przemyśleniami. Ja teraz skupiam się na drodze, bo nie mogę, jak ten ktoś jedzie z przodu przede mną, chyba że patrzy cały czas w telefon, bo jedzie tak trochę niepewnie albo pod wpływem. Dobra, uciekam. Wracam później do domku, pokażę Wam, co sobie zamówiłam. Jestem już w domu, zamówiłam sobie, słuchajcie, na Allegro kalendarz na rok 2024, żeby przepisać wszystkie klientki, a także swoje gdzieś tam jakieś zapiski. I tu proszę, dobrałam zeszyciki. Te są Tosia dla Lenki, a ten jest dla Ciebie. Zobacz, jaki piękny. Co będziesz tam pisać? Antosia. Antosia i taki notesik ładny, zobacz. Może być dla Ciebie. Tak, bo dobrałam, żeby mieć smarta, także tutaj jest jeszcze zapas zeszytów do szkoły dla Leny, a sobie kalendarz i słuchajcie, przyszły mi te, co? Uchwyty nowe do toaletki, 10 sztuk, zamówiłam też na aukcji Allegro właśnie, żeby jest taniej po prostu. Byłam ostatnio z moim mężem w Castoramie i powiem Wam, że ceny są po prostu kolosalne. O, takie najzwyklejsze, bardzo ładne, proste. Wydaje mi się, że to jest dokładnie chyba to samo, co ja mam aktualnie w kolorze srebrnym. Także 10 sztuk takich miedzianych właśnie uchwytów. Powiem Wam, że bardzo ładne. No, także nie mogę się doczekać, aż będę po prostu zmieniać tą toaletkę, malować i wymieniać te uchwyty. Ale podejrzewam, że to dopiero, słuchajcie, w przyszłym tygodniu. Albo na weekend jakoś się po prostu zabiorę za to. Także to, no i takie małe zakupy spożywcze. Dzisiaj będę robić, słuchajcie, mam ochotę zupkę kalafiorową na skrzydełkach ze śmietanką. I teraz zabieram się za śniadanko. Kupiłam sobie 3 świeże bułeczki z Biedronki, z pomidorkiem malinowym i z jakąś szyneczką. Także no. Dobra, słuchajcie, ja jestem już w domu. Zaraz idę stawiać zupkę. Dzisiaj w końcu przyjdzie narożnik i będę mogła działać dalej. Ale wiecie, co mi przyszło? Samopalacz z Nikola Maluje. Tak, dostałam w ramach współpracy do przetestowania sobie po prostu. I powiem Wam szczerze, o, jak to ładnie pachnie. Ta przesyłka jest czymś psikana. O, tak wygląda przesyłeczka. Powiem Wam, że dzisiaj specjalnie nie opalałam się tutaj u góry już kilka dni, bo dzisiaj chciałabym sobie przetestować właśnie, jak on będzie się sprawdzał i nie powiem, bo jestem ogromnie ciekawa, czy to wszystko, co jest, słuchajcie, obiecywane właśnie przez Nikolę, to się spełni. Mamy tutaj 200 ml. Produkt wegański, mleczna czekoladka. Opakowanie jest takie dosyć miękkie, wiecie co? Oczywiście z pompką. No, kurde, on faktycznie pach. Jezus, ja pamiętam, nie, dobra, nie będę otwierać, wiecie co, bo już jakiś czas temu, kilka lat temu, tak odkręciłam sobie, żeby powąchać samoopalacz, postawiłam go na toaletce, przyszła Antosia i go wylała. I cała ściana była w samoopalaczu. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy to ten samoopalacz tak będzie ładnie pachniał, czy ta przesyłka jest po prostu popsikana, ale jestem ogromnie ciekawa. Nie powiem, bo myślałam, że mi
dorzucą rękawicę, którą oni ogólnie również mają w swojej ofercie, a dostałam sam samoopalacz, ale i tak nie ma źle, jak będzie mi się fajnie sprawdzał i jak faktycznie będzie taka piękna czekoladowa opalenizna, to na pewno będę sobie go zamawiać, zwłaszcza, że dostałam kod rabatowy. Na razie Wam tego kodu tu nie mówię, nie będę polecać w tym momencie, aczkolwiek jak używacie już ogólnie ten samoopalacz, jak go używacie i znacie, i jak chciałybyście sobie go kupić i chcecie kod rabatowy, to możecie do mnie napisać. A ja tymczasem, słuchajcie, idę postawić zupkę. Kurczę, muszę sobie wyczyścić tą zalotkę. Idę postawić zupkę, no i słuchajcie, tak lecimy z tym dzionkiem. Wiecie, co wam chciałam pokazać? Wczoraj, słuchajcie, na noc zrobiłam sobie taką naprawdę zarąbistą pielęgnację nocną i wiecie, co nałożyłam pod maskę algową. Słuchajcie, wczoraj pod maskę algową z Elever, oczywiście tą z witaminą C, nałożyłam sobie taką większą warstwę właśnie tego serum, to jest Serum Kind, z takie mocno, mocno odżywczo regenerujące. Samo w sobie ono jest takie lekko tłuste, ale ja nałożyłam to serum właśnie pod maskę algową. Przytrzymałam tak 25 minut i jak ja ściągnęłam w zasadzie tą maseczkę algową z Elever, to powiem Wam, że buzia była tak cudownie nawilżona i dzisiaj w ogóle mam wrażenie, że jest taka normalnie wysmuklona, taka niewysmuklona, jest taka napięta, taka jakby zblurowana. Także pod maski algowe polecam Wam, dziewczyny, próbować nakładać sobie jakieś właśnie sera. Dobra, nie gadam już, tylko idę robić. No ale takim to jest po prostu dobrze, powiem Wam szczerze, że w ogóle, o proszę, mamuś, co Ty masz tu za kuleczki na sobie, miłusi, nie miłusi, Tosia się bawiła, tak, mamusiowi już jest wszystko dobrze, z oczkami, tak jesteś kochany, tak, tak, one, powiem Wam, że te nasze mamki to się tak kochają, wspólnie sobie leżą, relaksują się na moim szlafroku. Miusia, gdzie jest pan? Gdzie jest pan, mamuś? Gdzie jest pan? Kiedy pan przyjdzie? No, kiedy? Tak, takie kochane, tak. Mamek to jest taki domownik. Powiem Wam, że jak dzisiaj rano wypuściłam je na pole, żeby się poszły wysikać, tak, to mamuś, jak tylko otworzyłam drzwi i jak zobaczył, że pada, to się cofnął i nie był jeszcze na sikanku. Nie był. No i mamy taką naprawdę prawdziwą jesień. Dzisiaj nie ma takiej pięknej pogody, jak ostatnio była. Wczoraj też robiliśmy porządki na ogrodzie. Jak widać, nie ma już materaca. Nie ma materaca, tylko namiotu. Tą siatkę w ogóle muszę ściągnąć, bo będę musiała... Nie ma namiotu. Słuchajcie, nie ma też tego drzewka, które tutaj na samym środku naszego ogrodu rosło, z tego względu, że w przyszłym roku mamy zamiar jeszcze w ogóle... Taki był plan, przekopać cały ten ogródek i posiać nową trawę, ale chyba tego nie będziemy robić. Wycięliśmy tylko to drzewo. No i na wiosnę będzie piękny, normalny, gładki ogródek. Też zlikwidowaliśmy tamtą piaskownicę i tutaj w tej altanie po prostu jest nasz magazynek na sezon. To jeszcze wszystko będzie zawinięte, żeby deszcz nie padał. No i mamy jesień. Zimno, szaro-buro i ponuro. Ale wiecie, co najbardziej ubolewam, że na tym orzechu, no nie ma w ogóle w tym roku orzechów i nie ma w ogóle w tym roku winogrona. Nie wiem, co się stało, ale po prostu nic nie chce rosnąć, także... Słuchajcie, właśnie zamówiłam sobie taki kijek, niby to jest kijek do selfie, ale z tego, co widziałam, bardzo fajnie i stabilnie się to prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o taki typowy statyw do telefonu. Ja to kupiłam, słuchajcie, z polecenia Kingi, która prowadzi profil na Instagramie Małe Kulinaria. Kinga wcześniej właśnie robiła mi również audyt mojego Instagrama i Kinga właśnie bardzo fajną rolkę dodała z tym statywem. Ja akurat byłam na etapie kupienia nowego statywu z tego względu, że mój jest już po prostu cały poklejony. A to, co mi się podoba w tym statywie, to to, że mamy tutaj możliwość obracania tutaj tego, słuchajcie, uchwytu na dobrą sprawę. O, zobaczcie,
o 360 stopni dookoła, na boki też bardzo fajnie i stabilnie to wygląda, także ja sobie zamówiłam czarny na Amazonie. Ja jako Grażyna biznesu już wczoraj wygooglowałam, czy ten kijek do, czy ten statyw jest również dostępny na AliExpress, ale niestety nie ma, więc jeżeli szukacie, słuchajcie, czegoś fajnego, to daję Wam znać, że taki statyw możecie zamówić sobie między innymi na Amazonie. Fajna cena, 134 zł, biały jest tańszy i taki szary jest droższy. Biały jest chyba najtańszy, bo kosztuje 120 parę. Nie, 140, opatrzcie. Dobra, ja sobie zamówiłam czarny, ten najtańszy, w sumie czarny jest najlepszy. On jest bardzo fajny, bo jest taki mały po złożeniu. No, ale jak mi dojdzie, to ja Wam dam znać, czy faktycznie jest fajny. Popatrzcie, on się tutaj tak fajnie rozsuwa i nie powiem, jestem ciekawa, czy on się faktycznie będzie tak fajnie sprawdzał i czy nie będzie czasami, wiecie co, po rozłożeniu takim maksymalnym się przewracał, bo tego akurat nie lubię. Także jak tylko dotrze, to dam Wam znać, czy jest warty tych pieniędzy. Dobra dziewczyny, ja tutaj przychodzę do Was jeszcze z poziomu tutaj mojego blatu kuchennego. Przypomnieć Wam o suplementach. Ja wiem, że może część z Was o tym pamięta, ale spora część osób nie pamięta o regularnym stosowaniu suplementacji, bo dostaję od Was takie wiadomości. Natomiast dzisiaj chciałam, ja już ogólnie z rana wzięłam sobie oczywiście Bestii, ale teraz po śniadaniu, tak, o, dobra, myślałam, żeby się skończyło, tak później troszeczkę po śniadaniu, właśnie przed takim południem, ja lubię sobie wziąć dziewczyny żeńszeń. Ja o żeńszeniu już Wam kiedyś wspominałam, że on przede wszystkim bardzo fajnie teraz będzie na Was działał, oddziaływał w takim tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy mamy, powiedziałabym, taki spadek formy. Nic nam się za bardzo nie chce, bo przytłacza nas pogoda na zewnątrz, bo przytłacza nas to, że te wieczory są już coraz dłuższe i tego słońca jest zdecydowanie mniej. To ja Wam polecam wdrożenie już teraz, to już jest taki naprawdę ostatni dzwonek, żeby rozruszać swój organizm pod tym kątem, że systematycznie i regularnie brany żeńszeń, przede wszystkim dodawam energii, pobudzi Was do działania. On bardzo fajnie też, dziewczyny, działa na ośrodkowy układ nerwowy, wspomaga koncentrację, wspomaga pamięć, więc jeżeli na przykład jesteście, pracujecie zawodowo przed komputerem, gdzie naprawdę wymaga się od Was dużego skupienia, dużej pamięci, dobrej pamięci, to ja Wam polecam bardzo serdecznie suplementację żeńszenia. Dodatkowo ona też, żeńszeń również bardzo dobrze wpływa, dziewczyny, na mężczyzn. Właśnie oprócz tego, że koncentracja i tak dalej, spokój, to jeszcze bardzo dobrze działa na potencję, więc myślę, że to też jest taki cenna uwaga, także ja sobie biorę teraz żeńszeń. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja ogólnie tego, że tak jak któraś z Was gdzieś mi ostatnio napisała w komentarzu, że macie wrażenie, że ja mam dużo obowiązków i tak dalej, dużo działam, lubię porządek, działam w domu, to jest prawda. Natomiast jak już przychodzi faktycznie taki sezon jesienny, kiedy te wieczory właśnie są takie dłuższe, tego słońca jest już znacznie mniej, to no niestety, ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem podatna na taką nieprzyjemną aurę, jak ja to mówię. Jak się zaczyna właśnie sezon jesienno-zimowy, to mi częściej się nie chce, częściej po prostu mam taki spadek po prostu formy i wtedy ja się suplementuję, wspomagam właśnie tym żeńszeniem, ale również staram się planować sobie w ciągu dnia jakieś zajęcia. I dobra, to tak jeszcze tutaj tak na chwilkę i muszę Wam powiedzieć, że ja wtedy staram sobie zorganizować jakieś zajęcia, co na przykład chcę zrobić, co muszę zrobić, żeby po prostu nie siedzieć bezczynnie. Także stawiamy sobie takie małe nawet cele, że na przykład dzisiaj ogarniemy szafę, dzisiaj na przykład siądziecie sobie przy biurku, przy toaletce, w łazience i tak dalej i na przykład zrobicie sobie takie porządne oczyszczanie twarzy, nawet tak dla siebie, żeby coś zrobić, żeby nie siedzieć, a nie chce mi się i tak dalej, to ja Was zachęcam właśnie do tego, żebyście przede wszystkim suplementację, tak jak mówię, żeńszeń sprawdza się świetnie, oczywiście witamina C również, bo to jest nam niezbędne i na dobrą sprawę potrzebne przez cały rok, a nie tylko sezon jesienno-zimowy. Postawcie sobie takie małe cele. Jeżeli widzicie, że ten spadek,
tej formy macie teraz w tym sezonie takim jesienno-zimowym, postawcie sobie za cel, nawet rozpiszcie sobie na kartce albo w telefonie, w notatkach, jakieś na przykład przypomnienia w kalendarzu, że dzisiaj sobie posprzątacie pokój, dzisiaj ogarniecie szafkę, dzisiaj wyprasujecie pranie. I przede wszystkim wracamy do ćwiczeń. Tak, ja z dniem jutrzejszym wracam do ćwiczeń codziennie rano, nawet to cardio, czy to z tą właśnie aplikacją, żeby się rozruszać, bo ja muszę Wam powiedzieć, że na mnie naprawdę ćwiczenia, jak ćwiczyłam w tym sezonie takim jeszcze właśnie przed wakacjami, to muszę Wam powiedzieć, że mi to dawało naprawdę ogromnego powera, więc o piękne, więc wracamy do ćwiczeń, tak, jak najbardziej. Antosia. A ty ćwiczysz? Ćwiczysz, nie? Codziennie sobie robisz ten, co robisz? Tańce odpalasz i rytmikę robisz, tak? No to dobra. Dobra, idziemy jeść zupkę. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale czy wam czasami zdarza się popołudniem strzelić sobie taką drzemkę? Ja powiem wam szczerze, że wstałam. Myślę, że drzemałam około 40 minut, Antośka obok się bawiła, a ja sobie na tym mega miękkim, ale jakże skrzypiącym materacu drzemnęłam i powiem wam, że sen jest bardzo potrzebny. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wysypiały się i dostarczały, tak mogę powiedzieć, naszemu organizmowi odpowiednią ilość snu. I jak czujecie w ciągu dnia i macie tylko możliwość, że możecie się kimnąć, jak ja to mówię, zrobić sobie taką drzemeczkę, to jak najbardziej to zróbcie, bo to jest naprawdę, przynosi po prostu mega zbawienny wpływ na nasz organizm. Ja pamiętam, jak jeszcze za czasów nastolatki, jak byłam raz na wakacjach po zdaniu matury u mojej cioci w Berlinie, która powiedziała, że jak zdam maturę, to mnie zaprosi do siebie na całe wakacje do Berlina, to która pamiętam, że mówiła, że jak zdam maturę, to zaprosi mnie do siebie na wakacje i powiem wam, że oni mieli taką tradycję, że zawsze po obiedzie na te pół godziny szło się do łóżka, nie ma bata. Wyłączało się wszystko, telewizor i tak dalej, oni sobie poszli, szli wtedy zawsze po obiedzie do łóżka i na taką drzemkę, która jest bardzo skazana, zresztą moi teściowie to tak samo robią. Więc troszkę mi się plan rypnął, bo chciałam jeszcze coś nagrać, ale tak sobie pomyślałam, że już jest ta godzina, że zrobimy sobie makijaż, ja się zmyję i muszę wam powiedzieć, dziewczyny, że wczoraj jak nałożyłam sobie właśnie tą maskę algową z tym serum, ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, jak skóra wygląda i jak algi mają naprawdę fenomenalny wpływ na nasz kondycję naszej cery. Od dobrych kilku dni, myślę, że od około tygodnia testuję też nowy produkt, który już jutro jest wypuszczony jako premiera w marce IOSI. Teraz Wam nie będę zdradzać, bo chcę tego vloga nagrać i dokończyć, zmontować i jeszcze dzisiaj go rzucę Wam na kanał, na YouTube'a. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Też go testuję dłuższą chwilę i powiem Wam, że naprawdę skóra w tych miejscach, na które nakładałam ten produkt, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze nawilżona. Więc ja się zabieram za demakijaż. Zrobię sobie jakieś wieczorne spa, być może sobie jakąś maskę na włosy nałożę, bo powiem Wam szczerze, że odrost jest już widoczny. A wczoraj używałam, wiecie co? Wczoraj nakładałam szampon z Hair Care Panda, ten micelarny oczyszczający i taką większą ilość maski Sir Sun Love o zapachu różanym i wydaje mi się, że objętość jest naprawdę fenomenalna, bo szampon micelarny z Hair Care Panda jest oczyszczającym szamponem, więc on nie będzie Wam wygładzał włosów, tylko te włosy będą tak jakby takie tak niesamowicie oczyszczone, że one wydawać się będą grubsze. Także jeżeli ja w ogóle Wam polecam kupienie sobie jakiegokolwiek szamponu oczyszczającego i tak raz, powiedziałabym nawet raz, dwa razy w miesiącu takim szamponem oczyszczającym umyć sobie skórę głowy, przez co naprawdę te włosy są takie niesamowicie oczyszczone i później przechodzimy do kolejnych gdzieś tam swoich ulubionych produktów, wiecie, takich mocno nawilżających. Ja też testuję od jakiegoś czasu takie mydełko do demakijażu, które dostaniecie w La Rose. Aktualnie trwa jeszcze promocja na minus 15 z kodem Halloween w La Rose, więc możecie sobie wypróbować coś fajnego kupić. To mydełko, no taki balsam do demakijażu, powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Totalnie bezzapachowe, szybko zmywa fajnie makijaż.
oczyszcza, także jak najbardziej jestem zadowolona. Także myślę, że kończymy dzisiaj już tego vloga z tego miejsca, bo nie chcę, żeby on też za długo trwał. Żegnam się dzisiaj z Wami tak słowem przypomnienia. Pamiętamy, że na La Rose działa jeszcze promocja minus 15% z kodem jakim? Halloween. Na IOSI nie mam żadnego kodu rabatowego, ale powiem Wam, że szykuje się bardzo fajna współpraca z IOSI i myślę, że na pewno jakiś kod rabatowy wtedy będę dla Was miała. Natomiast aktualnie kosmetyki IOSI również dostaniecie w La Rose, natomiast nie ma tam takich nowości z tego, co widziałam. Są takie naprawdę kultowe produkty w La Rose, takie jak na przykład ta pasta ryż kokos, która jest po prostu fenomenalna. Chyba ta też jest, ta oczyszczająca, to mogę Wam polecić. To dziewczyny musicie sobie wypróbować, bo to po prostu działa cuda. Jeżeli macie też cerę trądzikową z pryszczami, powiem Wam, że ostatnio miałam tutaj takiego pryszcza, takiego małego, takiego podskórnego. Nic nie wyciskałam, tylko nałożyłam, oczywiście umyłam sobie skórę, nałożyłam tą pastę oczyszczającą i zniknęło. Takie, wiecie, lekkie, małe, podskórne, to od razu znika. Także myślę, że no działa jak najbardziej. Dobra, kończę. Trochę pogadankowy taki ten vlog i nie powiem, bo dzisiaj miałam taki też spadek formy, przez co też sobie łyknęłam ten żeńszeń. Jutro od rana na wysokich obrotach działamy, dziewczyny. Zabieramy się za ćwiczenia, meldujemy się na Instagramie moim, bo jutro meldujemy się przed ćwiczeniami, ruszamy się, chociaż te 10-15 minut, dziewczyny, nawet kardio, które bardzo fajnie pobudza, dodaje takiej, wiecie, energii kopa. I nie wiem, czy to zauważyłyście, ale na przykład teraz jak się zdrzemnęłam, jak zrobiłam sobie tą drzemkę, to ja mam taką nawijkę, mi się po prostu teraz chce robić. No, także ja sobie zmyję makijaż, nałożę jakąś fajną pielęgnację, no i czekamy na narożnik. Tak, bo narożnik dzisiaj będzie, z czego się niesamowicie cieszę. Strzelę sobie jakąś lampeczkę winka na wieczór, tak? A co? Kto zabroni? Dobra, uciekam, dziewczyny. Trzymajcie się.